Gala rozdania nagród People Choice Awards 2020. Pora zobaczyć, jakie kreacje wybierają gwiazdy, gdy łączy ich tylko internetowe złącze. People's Choice Awards 2020 to nagrody przyznawane artystom za ich wybitne osiągnięcia ostatnich miesięcy. Wzorem innych tego typu imprez, ta również odbyła się online. Prowadzącą została dawno niewidziana Demi Lovato, która zachwyciła wszystkich internautów swoją kreacją. Choć było ich kilka, to uwagę przykuła jej kreacja z czerwonego wirtualnego dywanu. Piękny cekinowy kostium w kolorze świątecznej czerwieni to świetna inspiracja na zbliżające się święta. Jednak to suknia domu mody Ellie Saab zasługuje na tegoroczne wyróżnienie. Wykończona cekinami okroju syrenki z pięknie podkreślonym biustem i wycięciem po środku olśniła wszystkich. Z cekinów zrezygnowała w tym roku Trace Ellis Ross. Ikona mody 2020, zamiłowanie do mody, ale także świecących dodatków ma od dzieciństwa. Jednak tym razem postawiła na szykowny komplet damskiego garnituru w kolorze ciepłego beżu. Elegancji i wieczorowej tonacji nadała biżuteria. Duża i złota idealnie wpasowała się w ozdobne guziki na marynarce. Na elegancki garniturowy komplet postawiła też Jamila Jamil. Wybrała taki w kolorze intensywnego różu z przypiętym kwiatkiem w tym samym odcieniu. Choć tak żywe kolory nie zawsze są dobrym wyborem, to w przypadku Jamil sprawdzają się bezbłędnie. Jej złota karnacja i ciemne włosy nieco tonują wyrazistość różu i sprawiają, że całość wygląda obłędnie. Nawet srebrne dodatki nie są aż tak rzucające się w oczy jak kolor garnituru. Zwyciężczyni w kategorii ikona Jennifer Lopez nie mogła lepiej trafić ze stylizacją. Jej sukienka okroju bombki domu mody Christian Siriano łudząco przypominała serce, a w końcu nagroda, jaką zdobyła, była przyznana za jej dobre serce i pomoc innym. Artystka postawiła na odkryte nogi, których pozazdrościć mogłaby niejedna kobieta. Do tego delikatny świetlisty makijaż z charakterystycznymi czerwonymi ustami i klasyczny wysoki kucyk, który dodatkowo odsłonił diamentowe kolczyki. Czerwoną sukienkę wybrała też Sofia Vergara, aktorka, która według magazynu Forbes zarobiła najwięcej w ostatnim roku. Pojawiła się w sukience domu mody Dolce & Gabbana. Projektanci słyną z barokowych stylizacji, które tworzone są we współczesnym charakterze. Nie inaczej było i w przypadku Kolumbijki, która miała na sobie pięknie skrojoną sukienkę wykończoną najlepszej jakości koronką.